jest podawany w przypadkach na przykład niedoczynności tarczycy, bo tak jak wzmacniamy yang, układ endokrynologiczny uważa się, że jest yang w naszym ciele, tak? Tą energię yang wspiera właśnie kordyceps. I pierwszym takim grzybem, nie grzybem można powiedzieć, jest kordycept. Dlaczego grzyb, nie grzyb? Dlatego, że jest to taka bardzo ciekawa kombinacja, połączenie gąsienicy i grzyba. Tak jak tutaj pokazałam charakterystykę według TCM, to o czym mówiliśmy wcześniej, czyli zwracamy uwagę na to, że termika działania kordyceptu jest ciepła, czyli będzie rozgrzewał, ma smak słodki i tropizm, czyli te meridiany, do których wnika, to płuca i nerki. Tutaj jeśli chodzi o uzupełnienie yang, to też wiąże się z tym, że yang to tak zwany, można powiedzieć, ogień, prawda, w skrócie, więc jeśli widzimy, że temperatura termika jest ciepła, to możemy przypuszczać, że będzie wspierać też energetycznie yang, choć nie zawsze. I Mingmen oznacza bramę życia. I brama życia to też tak zwana esencja nasza. Czyli jeśli chodzi o esencję, esencja, która według medycyny chińskiej jest przechowywana w. Czyli esencję otrzymujemy od przodków. To jest tak, że jest to podstawa naszego życia i zdrowia. Na przykład pewnie znacie takie osoby, które żyją zdrowo w miarę, ale wciąż są chore. Albo z kolei inne osoby, które prowadzą niezdrowy tryb życia bardzo, ale właściwie nie chorują, prawda? Albo choroby, albo są bardziej odporne, czyli będzie to się wiązało właśnie z tą esencją, którą odziedziczyli od po swoich przodkach, w jakiej kondycji byli rodzice w momencie, kiedy przekazali życie, to jest bardzo ważne. Niewiele produktów tak naprawdę, ani ziół, ani grzybów jest w stanie wzmocnić esencję. W ogóle bardzo trudno jest wzmocnić esencję. I kordycept jest takim wyjątkiem. Wiemy o tym, że może wzmocnić naszą esencję. Esencję tracimy, kiedy prowadzimy niezrównoważony tryb życia, nadużywamy na przykład aktywności seksualnej, zbyt dużo pracujemy, wykorzystujemy swoje rezerwy, pijemy na przykład duże hektolitry kawy, czyli podkręcamy jakby swoje ciało, żeby pracowało na turbo, a nie zapewniamy mu odpowiednich warunków do regeneracji. Także ważne jest, żeby dobrze się wysypiać, w ten sposób chronimy naszą esencję, jeść pożywienie wysokiej jakości. Też długotrwały stres bardzo źle wpływa na naszą esencję. Niestabilność emocjonalna i nadużywanie alkoholu czy narkotyków, wiadomo, to są bardzo niebezpieczne działania, które niszczą naszą esencję, a kordycept może nam tutaj pomóc bardzo. Podaje się go często osobom, które są wrażliwe na zimno, zmęczone, wyczerpane. Też świetnie pomaga zwalczyć tak zwany syndrom wypalenia zawodowego. Stosuje się go często w przypadku niepłodności, różnych problemów seksualnych, jak na przykład impotencja albo w niepłodności na przykład niska jakość plemników. Dużo badań tutaj w tym względzie. Podaje się go często sportowcom, aby poprawić wydajność, ale wydolność, ale również jest podawany w przypadkach na przykład niedoczynności tarczycy, bo tak jak wzmacniamy
Yang. Układ endokrynologiczny uważa się, że jest takim właśnie Yang w naszym ciele, tak? Tą energię Yang wspiera właśnie kordyceps i w przypadku niedoczynności bardzo dobrze się sprawdza. Stosuje się w przypadku nadwagi, zwłaszcza jeżeli jest wilgoć, bo jak tutaj zobaczycie, przekształca śluz, zatrzymuje kaszel, jego tropizm to płuca i nerki, czyli w przypadku na przykład astmy również bardzo dobrze się sprawdza kordycept, różnych chorób związanych z układem oddechowym też stosuje się go bardzo często w przypadku problemów z bezsennością, czyli tutaj uspokaja ducha, czyli shen. Bardzo często zioła, które czy terapeutyczne grzyby, które będą miały tą właściwość uspokajania ducha, będą korzystnie wpływały na nasz sen. Kordycept też wspiera ochronną qi, czyli tak zwany wei qi, a więc jako ochrona przeciwko na przykład COVID będzie to bardzo dobra kombinacja też kordycept, ponieważ wspiera nas przed złapaniem infekcji, zwłaszcza tutaj ten tropizm płuca. Chcemy wzmocnić swoje płuca, żeby nie łapać infekcji, aczkolwiek żeby zastosować też kordycept, dobrze jest poznać naturę też osoby, której zapodamy kordycept, ponieważ kordycept, tak jak tutaj mamy temperaturę, czy ta termika ciepła, więc dla osób, które na przykład się pocą łatwo, na przykład dla kobiet w okresie okołomenopauzalnym, które się pocą i uderzenia gorąca, prawda, kordycept nie będzie dobrym tutaj terapeutycznym grzybem w takim przypadku. Raczej bardziej się sprawdzi u osób, którym jest raczej chłodno, łatwo się wyziębiają, mają bardzo niskie libido, mało energii, wstają rano i ciężko się zebrać i rozruszać, niedociśnienie. W takich przypadkach ten kordyceps się sprawdzi najlepiej. I tak jak powiedziałam, jest to taki grzyb, który jest połączeniem gąsienicy i grzyba. Zbiera się go, czy rośnie bardzo wysoko w górach, powyżej 3,5 tysiąca metrów nad poziom morza, głównie w górach Tybetu, na płaskowyżu chińskim w prowincjach Sichuan i Yunnan. Oczywiście uprawia się go również komercyjnie. Jest to też grzyb na rynku dosyć drogi. Cztery sztuki na przykład takiego grzyba, której jedna sztuka waży około 0,5 grama, kosztuje $100 na rynku, więc jest to dosyć drogi tonik tak zwany. Często też ten kordycept, mówi się o tym, że był znany już bardzo, bardzo dawno. Pasterze Jaków już w starożytnych opowieściach odkryli działanie kordyceptu. Zauważyli, że jaki, które spożywały kordycepty, były bardziej witalne, silniejsze i zdrowsze. I to zachęciło pasterzy, którzy zaczęli też spożywać kordycept i dzięki temu żyli bardzo długo i w dobrym zdrowiu i witalności, więc to taka ciekawostka. Łączy się często kordycept jako tonik. Jeżeli łączymy go z innymi grzybami terapeutycznymi, to żeby na przykład wzmocnić działanie innych grzybów i w przypadkach właśnie takiego wyczerpania szczególnie się sprawdzi.